Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj u Pana Pawła Jędrzejczaka. Witam Pana. Witam Panią. Panie Pawle, od kiedy rozpoczął Pan działania i zainteresował się metaloplastyką? Ja się wychowałem we Włocławku i w wieku 7 lat, to były lata 70., była taka pracownia metaloplastyki u Pana mistrza metaloplastyki, Pana Henryka Stokowca. I było takie kółko zainteresowań dla dzieci i młodzieży. I ja jako 7-latek właśnie tam poszedłem. Najpierw zaczęliśmy robić na blasze aluminiowej, później wtedy miedź była trudna i była droga, a później dopiero żeśmy dostali kawałek jakiejś tam blachy w nagrodę, kawałek blachy miedzianej i zaczęliśmy robić na blasze miedzianej. Jeździliśmy, robiliśmy różne wystawy, różne konkursy, wygrywaliśmy. Dwóch nas z kolegą najbardziej się tym po prostu zainteresowało i najbardziej żeśmy się rozwinęli. Ja później to zaniechałem jako nastolatek. Ten pan po prostu nie miał następcy, zadzwonił do mnie kiedyś, jak ja już tutaj mieszkałem i po prostu zaproponował mi, żebym ja odkupił od niego narzędzie. To narzędzie odkupiłem. Najpierw trochę tego nie robiłem, bo miałem co innego, miałem małe dzieci, miałem remont domu. Czyli takie codzienne obowiązki. Tak, takie codzienne obowiązki i po jakimś czasie do tego wróciłem. Zacząłem sobie to robić. Najpierw robiłem, zacząłem robić troszkę inaczej jak on. Zacząłem robić w ramach drewnianych i najpierw te ramy były takie, robił mi stolarz te ramy. Później zacząłem kupować takie już bardzo porządne ramy i zacząłem troszkę się rozwijać w sensie takim, że trochę to rozgłosiłem. Niektórym ludziom to się podobało. Zacząłem robić tablice pamiątkowe, zacząłem robić rzeczy sakralne, zrobiłem ołtarz w Sochaczewie, jest mojego wykonania mensa, czyli dół ołtarza, półokrągłe tabernakulum, zasłona na główny obraz. Zrobiłem między innymi tablicę katastrofy smoleńskiej do kościoła bitwy 20 roku w Radzyminie. Robiłem dla pana burmistrza Gostynina herb Gostynina nowy z otwartymi drzwiami i z orłem, herb Langenfeldu, miasta partnerskiego z Gostyninem. Między innymi herby tutaj okolicznych gmin Duninowa, herb Łącka, bo jestem mieszkańcem gminy Łąck. No między innymi takie rzeczy, także troszkę się w porównaniu z tym, co mnie ten mój mistrz nauczył, troszkę się rozwinąłem. Teraz ostatnio była taka impreza w Orlen Arenie w Płocku, Poloniada, i robiłem właśnie główne nagrody, takiego koguta z napisem Poloniada. Od 7 bodajże lat robię Wzgórze Tumskie Płockie na konkurs Tygodnika Płockiego. No tak jest takich rzeczy, które mi się teraz przypomniały z takich najważniejszych. Czy zastanawiał się Pan kiedyś, jak takie zainteresowanie małego chłopca, no 7-latek to jest jeszcze małe dziecko, przerodziło się w pasję, no i można powiedzieć nawet no, takie zajęcie, które no, przynosi i satysfakcję, no jest jakimś tam sposobem na życie. Zastanawiał się Pan, jak to ta droga przeszła? Ja powiem Pani, że ja to bardzo lubię robić do tego stopnia, że byłem wręcz jako dziecko uciążliwy dla tego człowieka, dlatego że to było tylko 3 razy w tygodniu, po 3 godziny te zajęcia w tym kółku zainteresowały. Za mało było dla Pana? Dla mnie było za mało, ja do niego chodziłem do domu, on aż się prawie ode mnie opędzał, bo ja po prostu bardzo, bardzo mnie to pasjonowało. Myśmy zaczęli od takich postaci bajkowych w tamtych czasach, czyli od Bolka i Lolka, od jakiegoś tam Reksia, od tego typu postaci, żeśmy to wykuwali, rysowaliśmy na blasze, później żeśmy to wykuwali. Tak jak powstawało, to mnie to bardzo, ja mam taką wyobraźnię przestrzenną i mnie to bardzo po prostu, ja już to widziałem, ja jak narysowałem, to już widziałem to, jak to będzie wykute. Ale jest Pan zadowolony z efektów, że jednak Pan nie zaprzestał? Jestem, nie zawsze może do końca, natomiast generalnie jestem, bo to powstają rzeczy jakieś takie troszkę inne, jak w tej chwili można kupić wiele rzeczy, można wiele rzeczy zrobić, można zrobić na zasadzie kopii wklej, ale to jest rzeczywiście wypracowane, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. No właśnie, Panie Pawle, jak Pan podchodzi, ja już wiem, że każdy artysta ma swoje tajemnice, ale ile czasu mniej więcej zajmuje Panu taka praca i jak to wygląda, tak chociaż pokrótce?
Wszystko zależy od tego, jakie jest zamówienie. Ja wiele rzeczy, żeby mieć powtarzalność, wiele rzeczy, które tutaj wiszą nawet w tym pokoju, wiele rzeczy mam na to podkłady żeliwne i robię na podkładach żeliwnych. Pierwszą rzecz trzeba było zrobić, później zrobić sobie podkład żeliwny, z tym, że jest to na tym podkładzie wystukiwane przez ołów, żeby blachy nie pokaleczyć. Później ja pokażę, później narzędzia są takie kształtowe wybijaczki, którymi się wszystkie te elementy ważne wybija. Natomiast taki obraz jednostkowy, logo czy tablica pamiątkowa, czy coś, trzeba narysować to na blasze, obkuć sobie na raz, blachę wyżarzyć i później od lewej strony to, co się chce wyeksponować, trzeba to wyeksponować, czyli od lewej strony kształtowymi młotkami, tymi wybijaczkami właśnie tak sobie. To się nazywa cyzelowanie, repusowanie, jeśli chodzi o język fachowy. Ja nie mam, brakuje mi trochę wykształcenia plastycznego, bo ja nie mam wykształcenia plastycznego i może trochę źle, bo to by na pewno dużo pomogło. A jak nie ma pan zleceń, to czy wymyśla pan sobie jakieś tematy prac i co najchętniej pan robi? No nieraz wymyślam nowe wzory, z tym, że ja mam bardzo dużo obowiązków, bo mam, no mam dom, mam rodzinę, a mam jeszcze, nie wiem czy to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mam 5-letniego synka, który jest moim całym światem i ja staram się pracować sobie do godziny 15, jak Pawełek mówi, zresztą też Paweł ma na imię, jak Pawełek przyjeżdża z przedszkola, to po prostu się już bardziej zajmuje nim i bardzo bym chciał nauczyć go tego, żeby on się tym zainteresował. Oprócz metaloplastyki wykonuje pan lalki. Jakie to są lalki? Skąd się wziął pomysł na nie? Ja mam taki trochę skomplikowany życiorys, bo 3 lata spędziłem w Marynarce Wojennej w wojsku. Pół roku w Ustce, później 2,5 roku w Świnoujściu. I po prostu starsi koledzy to robili. I na początku człowiek był zmuszany do tego, żeby im pomagać. Ale mając taką trochę właśnie wyobraźnię, to o czym mówiłem, zainteresowało mnie to i postanowiłem się tego nauczyć. I się tego nauczyłem. Też to najpierw po wyjściu z wojska zaniechałem, bo nie było czasu. Zaczęło to się podobać w pewnym momencie niektórym ludziom. Zacząłem tworzyć nowe wzory, bo myśmy robili wtedy tylko jakiegoś tam pirata, czarownicę, tego typu rzeczy. A ja jestem emerytem Państwowej Straży Pożarnej, pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej i wymyśliłem sobie strażaka, tutaj później pan pokaże tego strażaka. I zacząłem tego strażaka właśnie w kolorowych hełmach robić, pokazywać kolegom. Bardzo to się spodobało, bardzo się to spodobało w Ochotniczej Straży Pożarnej. I jeśli chodzi o te obrazy, też mam w swojej ofercie świętego Floriana, patrona Straży Pożarnej, na różne uroczystości strażackie i Straży Zawodowej, i Straży Ochotniczej. Te rzeczy po prostu są ludziom potrzebne i ja je wykonuję. Wiem, że pan też nie poprzestał tylko na metaloplastyce i na lalkach. Ma pan jeszcze inne hobby. Są to starocie, są to rzeczy, które przywraca pan do życia. Lubię, bardzo lubię starocie, zbieram, kolekcjonuję monety, lubię bardzo stare rzeczy, w ogóle stare meble, mam sporą kolekcję starych żelazek, moździerzy, mebel tutaj, który stoi w pomieszczeniu, w którym w tej chwili siedzimy, kołyska, jest to kołyska zrobiona, wykonana dla mojego ojca w 1936 roku. Ja ją sobie troszkę odnowiłem, taka sentymentalna pamiątka. Lubię, po prostu lubię takie rzeczy. Nawet ten kominek tutaj, przy którym siedzimy, jest zrobiony z kostki granitowej, z kamienia, taki trochę siermiężny, ale taki jego urok. Czy jest jeszcze coś, co chciałby pan robić, czy po prostu nie wystarcza już czasu na nic więcej? Myślę, że czasu nie wystarcza. Jeszcze jest dom, mam tutaj takie małe gospodarstwo, którym się też muszę zajmować, także myślę, że czasu nie wystarcza. No robić by chciało się dużo, ale człowiek jest ograniczony czas. A jakby pan miał wybrać taką jedną rzecz, którą chciałby pan jeszcze zrobić? Czy to byłaby metaloplastyka, czy może jakaś nowa lalka, czy może też bardziej zająłby się pan właśnie swoim hobby, czyli wyszukiwaniem jakichś starych, ciekawych rzeczy? Znaczy ja bardzo lubię wyzwania i rzeczy takie z metaloplastyki właśnie, które takie inne rzeczy, tak jak robiłem to, o czym wspomniałem, że ten ołtarz w Sochaczewie, czy tablica katastrofy smoleńskiej,
akurat ołtarz pani projektant go zaprojektowała, ja go tylko wykonałem. Natomiast tablica katastrofy smoleńskiej to był cały projekt, zlecił go Urząd Miasta Rezymina i projekt był wykonany przeze mnie, oni to zaakceptowali i wykonane to było przeze mnie. Byłem zaproszony na wmurowanie tej tablicy i odsłonięcie, ale nie mogłem jechać, nie mogłem tego zobaczyć, ale niewątpliwie w wakacje się wybiorę do tego Rezymina i zobaczę, jak to wygląda. Bo jest to w tym kościółku bitwy 20 roku, Cudu nad Wisłą. I to też mnie tak bardzo nobilituje, że ja taki sobie zwykły człowieczek i robiłem to takie, w takie miejsce robiłem po prostu coś takiego trwałego. Panie Pawle, na zakończenie naszej rozmowy pragnę życzyć, aby pan miał jak najwięcej czasu na te zajęcia, które przynoszą panu satysfakcję i żeby powstawały kolejne dzieła, z których naprawdę będzie pan zadowolony. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był pan Paweł Jędrzejczak. Dziękuję państwu za uwagę.